Witam Was, moi drodzy, po krótkiej przerwie, czterodniowej, pięciodniowej od wstawiania odcinków, tak to w życiu bywa. Wracamy do Days Gone, ponownie ekskluzywnej gry na PS4. No i jesteśmy przed misją w obozie Hot Springs. Mamy wrócić do obozu i porozmawiać z Tak, czyli z Tak, starsza pani, która tak do robotają zagania wszystkich tych, co są w tym obozie. Co będzie, zobaczymy. W każdym razie, no, wtedy jak się do nas zwracała, taki miała ton, głos jakby bardzo nas potrzebowała. Oj, oj, oj. Oj, przyjechaliśmy, zajebiście. Ale hamulce mamy słabe. Ej, no puść mnie! Czyli muszę ich rozwalić. Odłącz. Raz. O, zapomniałem, że to jest półautomatyczny. Czemu półautomatyczny? Chyba tak. Właśnie do środka. Czyli mnie nie wpuszczą, aż ja na nich. Otwierajcie, nie będę tu tak stał. Już go tu widziałem. Otwieram. Dobra. Czyli jeszcze przeszukamy od razu. Złom się zajebiście przyda. Pewnie, że tak. Środek. No troszkę od tylca zajebali nam życia. Złożenie. I używamy od razu. Szkoda, że amunicji nie dali, no ale już tak bywa. Aha, i w międzyczasie, jak już jechałem tutaj, to tutaj ta się misja pojawiła, czyli ten ziomeczek z tego nowego obozu, który do nas, w który, do którego przybyliśmy, oferuje, tak jak widzicie sobie sami, zakradnąć się na terytorium wieczystych, czyli tych psychopatów, co tam są na dragach i po prostu łyse pojeby i mamy im ukraść jakieś antybiotyki. Może to jest coś głębszego w tej misji? Zobaczymy, nie będę wnikał na razie. No. Chciałem takiego wstępniaka dać wam tutaj przed wjazdem. A dobra, już musiałem. Przed wjazdem do tego, do Hot Springs. Bo myślałem, że będzie jakaś cutscenka i będzie jakaś ostra akcja. Jest, Tucker. Czyli po prostu musimy do niej zagadać. Dick, mamy problem. Jaki? No, Tucker, co tam? Pamiętasz może, jak Alkai wspominał, że wieczyści jadą w naszą stronę? No, pamiętam. Mówił, że nie próbował ich zatrzymywać. Widzieliśmy, jak robili zwiad wokół Hot Springs. Nasi śledzili ich z powrotem do ich obozu przy urwisku na południe od Twin Ale nie Craters. wrócili? Jebani wieczyści. Nie martw się, zajmę się tym. Mamy rachunki do wyrównania. Rachunki? O czym ty znowu gadasz? Nieważne. Czekajcie. Rachunki do wyrównania, no pewnie. A, bo chodzi o naszego brata. Sorry, że tak nagle przestawiam, ale jednak myślałem, że będzie lepsza kamera będzie z prawej strony na mnie. A tutaj jednak przyzwyczajenie robi swoje i ja mówię w lewo, jak się do was zwracam. Od razu jakiś tutaj shopping zrobimy. O, jesteś. Cześć, ziomeczku. Potrzebujesz. Hej, Alkaj. Potrzebujesz zapasów? Broń, pewnie, że tak. Specjalne zaopatrzenie. Uzupełni. Dzięki. Wow, no to zapomniałem w ogóle o tym, o sakwie. Zakup. Jasne, mogę to ulepszyć. Ulepszyć, Proszę, kuźwa. prawie jak nowe. Tutaj mamy. Kuźwa, coś sąsiady ten. Napierdalają. Nie wiem, o co chodzi. Wpadnij, jeśli będziesz czegoś potrzebował. Okej. Uważaj. I gdzie mamy się udać? Aż tutaj. Czyli wrócić się. To nie odpierdalają tam na górze. Idzie, dawno się nie. Jednak jest tutaj.
Tutaj ktoś tupie, tutaj ta kamera, problemy z kamerą, ustawieniem, ale jedziemy. Będziesz czegoś potrzebować? Wpadnij do mnie. Teraz jeszcze szybko do mechanika, albo nie uzupełniamy sobie tego paliwa, przecież CP mamy po drodze. Ale bym się dał Co mogę zwariować. dla ciebie zrobić? Gdzie jest mój motocykl? Cofaj, 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 cofaj. Ona już się poschizowała trochę. No, otwieraj. Teraz właśnie tak mi się przypomniało, przecież ja mam chyba ten bug poziomu drugiego. Więc zasięg nam się zajebiście zwiększył. Ej. Trzeba by naprawić motocykl. No słuchaj. Jak niedźwiedź, to tym bardziej spieprzamy. Ale coraz to w głąb idziemy ten z fabułą. To niedźwiedzie to już jest codzienność po prostu w tej grze. Nie wiem, czy mogę naprawić. Dobra, napraw. Bo pewnie, że trzeba naprawić. Dawaj, szybko, szybko. Amunicję na motocyklu mamy, więc będzie okej. Świeżo naprawiony już zapierdzieli. Aj, zepsułem to. Tak nagle. Co was stoi tyle? Kurwa, jeszcze nie zaatakuje, powiedz. Chyba powinienem zatankować. Pewnie. Tankuj, tankuj, tankuj. On jest jeszcze za nami, o kurwa, wiedziałem. Nie da zatankować, no. Dawno nie walczyłem, więc zapomniałem, jak się tutaj walczy. Ale R1 jest chyba u nich, z tego co pamiętam. O ty kurwa. Finisher. Jest. Tak. Ale zajebał ostro wam. Znaczy nam. Nie, czekaj, dwa, trzy. W sumie trzy hity, no to by się zgadzało. Zatankuj. A już wieczyści są blisko, czekaj, pokaż. Nawet bardzo blisko. Od górki tutaj podjedziemy. Pokaż, 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 pokaż. Snajperzy, snajperzy mogą być. Sto metrów, dobra. Starczy. Przyłącz, odłącz to nie. To brzmi jak horda. Oprócz tych tutaj debili łysych, to jeszcze chyba jest horda gdzieś, mi się wydaje. Albo znaczna ilość tych świrów, świrusów. O.
Zapamiętałem, kuźwa. Przeni wieczyści. Zadzieracie z tylko 8 osób. Zabijam was wszystkich co do jednego. A, dobrze mówiłem, że snajper będzie. Jezu, za pierwszy raz weszło. No to jazda. Super. Przeładuj? Nie mogę. Teraz trzeba tylko... Trzeba tylko na pułapki uważać. Nie. A, to jest ten zmysł. Dobra, tutaj jest. Jest. Boże, co za brednie. Hej ty, uciekający przed nocą. Kurwa, ryj, Carlos. Jezu. Carlos. Czyli będziemy z nim walczyć. Za jakiś czas. Tajnik. Wiedziałem, widzicie? Ej, dobrze mówiłem, że jednak horda będzie. Patrzcie. Ja pierdolę. Ej, niedaleko mam motocykl, tam o. Jeszcze jak tutaj będzie strzelanina, to już w ogóle oni tutaj nam wjadą. Dobra, ty się cofaj. A tutaj jeszcze jest. Jakoś to trzeba sprytnie zrobić. Ty idziesz tu, ten schodzi tam. Idziesz dalej. Pokaż. Aj. Ten jest dla nas niewygodny na samej górze. Wow. Co te downy tutaj robią? Kurwa, skąd się to wziął? Może mi spierdolić cały plan. Zapnij ryj, kurwa. Ma być cicho, ta misja wykonana, to mi tutaj... Odpierdala. Ej, no obawiam się tej hordy. Naprawdę. Ups. Nie widzimy jeszcze. Jest jakiś zes. No właśnie, to jest prawda. Dobra porada. Ale ja generalnie i tak na tłumiku jechałem, także jest ogarnięte. Kurwa, gdzie ja tutaj wjechałem? Ajajajajaj, nie. Tylko żeby żadną pułapkę nie uruchomić. Tutaj nie ma pułapki, okej. Jest ich trzech. Czekaj, trzech. Tutaj to.
Kurwa, ten jeszcze z tosakiem. Chuja, widzisz. Nie pierdol, że mnie widziałeś. Ja pierdolę. Zamknij pysk. Gi. Tylko mi nie strzelaj tutaj do... Yuma, przede wszystkim. Gdzie Carlos, skurwielu? On was przysłał? Na miłość boską! Pieprzenie wieczyści, żaden z was nie... Kurwa, po co ja się... Wracajcie na żelazny stok! Skąd tam przyleci? Ketrza! Chcecie spoczywać wieczno? Mogę wam pomóc. Makao. Czyli ten Carlos to jest ta gość, ten gość pewnie na tej... Na tej, wiecie, tym loading screenie. Z tymi tatuażami na twarzy. Obóz wieczysty nie będzie już wam przeszkadzał. Załatwiłem ich. Co do kurwa sztuki. Dobra robota. Chyba naprawdę miałeś jakieś rachunki do wyrównania. Alkaj mówi, że podobno wieczyści polują na motorowców. Po prostu zadarli z niewłaściwym gościem. Bez odbioru. Czyli nagrodą jest dla nas po prostu umiejętność. I teraz tak, kolejną naszą misją będzie tutaj to. Grać celutko noc. No i te antybiotyki nasze. I co? Co by tutaj... Benzyna. A czy wieczyści nie mieliby tego? Bunkru? Chyba nie, nie tutaj. To chyba jeszcze zrobimy to jedną misję, mi się wydaje. Tak będzie najlepiej. Za 17 minut. Wow. Ale poleciałem. 17 minut odcinka to za słabo by było. Tylko teraz, żeby tylko te... Żeby ta horda nie wyleciała. A tutaj jest, patrzę, już chciałem lecieć dalej. No to jazda. Łe. Zrobione. Okej, tutaj w lewo. Ale możemy zrobić sobie przecież szybką podróż. Panie. Cyk. Zrobić szybką podróż tutaj. I po drodze cyk cepenik. Albo od razu. Przecież mamy tyle kasy, że co to tam dla nas. A i umiejętność mamy do rozdania. Właśnie. No jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, dobra. Ja bym z chęcią zatankował mimo wszystko. Dobra, cofnijmy się może na ten cepenik. Patrzcie. Za free? Kurwa. Tylko jeszcze czekaj. Uleczymy się, dobra, uleczymy się. Za niedługo. Szybkie tankowanie i od razu jedziemy z tymi antybiotykami dla naszego ziomeczka.
Co was? Pojebało was? Może przez to, że jest ten. Późno, dlatego tutaj tyle jest na ulicy. A tu był niedźwiedź chyba gdzieś niedaleko. Chyba tak. No tak, potrzebuję paliwa. Właśnie tak. Kurwa. Jebane debile, no. Wow! To patrzcie, jaką pułapkę zajebali. O kurwa. O ty kurwo. Dobra, koniec zabawy. Ole cep, widzieliście? O ty kurwo. Dobre. Potężna broń. Ekwipunek pełny, dobra, to otworzymy. Dobra, jeszcze raz. Albo użyję. Tworzenie. I tworzenie. Już nie możemy tworzyć. Cyk. Cyk. Mamy troszkę złomku, więc naprawimy. Ale zajebista ta broń jest. Ja pierdolę. No najbardziej mi się podoba to, jak gościowi tam jedno. No. Zresztą widzieliście. Piękna sprawa. Tankuj to do końca. Ale jebańce, że tutaj się zakorzenili na tym CPN-ie, no. W życiu bym na tyle nie wpadł, że tutaj będą. No i jedziemy na ten. Na teren misji tutaj. Cały czas prościutko praktycznie. Prościutko. Jakiś pytajnik był przed chwilą. Ej. Dobrze. A czekaj, jak to się ta nazywa misja? Grać celutką noc. No i to będzie nasz pewnie tytuł tego odcinka. Zapytajnik. Nie widzę konkretów. Karetka, a my mamy chyba... Czy mamy full? Mamy full. No dobra. A czekaj. Przecież złomek może być tutaj. Panie kolego. Oj, kurde. Walnąłem. Musiałem się podrapać tylko. Złomek. Tutaj. Otworzymy? Jest, otworzymy. Złom. Plus 5. Zajebiście. Warto było się zatrzymać. I teraz już 200 metrów. 200. Wieczyści to będą. Jest. W ogóle chyba bym zapisał, bo nie zapisywałem, no. Dobrze by było. 15 maja dopiero ostatnio rozgrałem, a dzisiaj jest 28, 9? Masakra.
jest. Coś widziałem. Chuja widziałeś. Chuja widziałeś. Coś tu jest. Ojca nie ma, dziecko jest. Cicho siedź. Leżeć. Że dupy dałeś, panie kolego. Złom, ekwipunek pełny. No i się w sumie zgadza. Ale mógłbym naprawić motocykl chyba. Jeden złomek. Dobra. Ja weźmiemy nożyk. Co my tu mamy? Ouu. Jakiś poligon czy co? To jest strzelnica? Poligon. Obóz ich po prostu, tych wieczystych. Mamy Maxa. Nie ruszysz się? Pokaż. Za spokojnie jest, no nie? Jakby to był jakiś konkretny obóz, to by mieli tutaj więcej wartowników. Przynajmniej tak mi się wydaje. Coś tu macie dla mnie? Nic. Szkoda. Tam jest butelka. Butelka. Tutaj też jest. Chyba się wodą przeprawimy. W ogóle... Ale mam przecież tłumik, chyba zapasowy nawet, jakby co. No kurde, za cicho jest. Ale robimy to dla naszego brata, więc... W cudzysłowie oczywiście brata. Więc miejmy nadzieję, że ta misja będzie... do przodu, już wkrótce. I że nic nas tutaj nie zaskoczy i nie będzie podobnie przechodzenia tego wszystkiego. Te świrusy to jest. To na dachu. Tutaj coś będzie nie tak. Coś tak czuję, patrzcie, że mamy tutaj dotrzeć. Zobacz wątki fabuły. Aby ukraść antybiotyki. Zna się, pora dnia tutaj zmieni. Patrzcie teraz na to. Mówiłem. Skizo, tu sędzio, jestem na granicy. Widzisz tam gdzieś moich ludzi? Nie, Skizo, jest czysto. Słuchaj, ile mam jeszcze czasu? Czasu? Czasu na co? Wiem tylko tyle, że właśnie pocinam w karty z moimi chłopakami.
Może kilku z nich powinno właśnie pełnić wartę, ale przymykam na to oko. Jeśli mam zgadywać, będziemy tu grać całutką noc. W takim razie do rana. Zrozumiałem, bez odbioru. A co tu chodzi? To tutaj. Jeszcze dalej mamy jechać. A ja się zakradałem jak debil. Nieskończone paliwo, więc coś jest tutaj. Grać słodko noc. O, wow, 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 wow. Raz, dwa, trzy. Dobra, moi drodzy, nie ma co chyba przyciągać jednak, bo to misja będzie dłuższa niż mi się wydaje. To jest część pierwsza, grać całutką noc. A na część drugą zapraszam was już jutro. Cześć wam.